piątka z matki. A ty? Piątka z historii. Przebij piątkę tygodnikowi podhalańskiemu. Wystarczy dostać w szkole piątkę, szóstkę, słoneczko lub uśmiechniętą buźkę, a później wypełnić kupon wycięty z tygodnika podhalańskiego. Wysłać go do redakcji. To szansa na wygraną. Możesz dostać koszulkę i zaproszenie do McDonalda, a w finale wygrać wycieczkę dla całej twojej klasy. Pamiętaj, ocena na kuponie musi być potwierdzona przez nauczyciela. Wszystkie szczegóły znajdziesz w najnowszym wydaniu tygodnika podhalańskiego. Trasy narciarskie na Palanicy w czasie świąt bez śniegu. Uwaga na fałszywe kwatery. Nie zdajmy się tylko na ten internet, bo to wcale nie jest tak, że my w tej sieci mamy tylko przyjaciół i tylko nas lajkują. Po prostu kiwają nas jak bolków, nie dajmy się. Msza za konie. Kto zabił samobójcę? Debiut kryminalny Mariusza Koperskiego. Święty Mikołaj w Zakopanem. Otrzymaliśmy zgłoszenie od dyspozytora o potrąceniu rowerzysty przez samochód dostawczy na ulicy Nowotarskiej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że rowerzysta znajduje się pod samochodem. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydobyciu tego mężczyzny spod pojazdu. Ratownicy tutaj stwierdzili zatrzymanie krążenia, przystąpiono do reanimacji. Następnie dojechał zespół ratownictwa medycznego, który przejął tę osobę. Policja wstępnie ustaliła, że 79-letni mieszkaniec Zakopanego jechał na rowerze po chodniku. Drogę zajechał mu wyjeżdżający spod zakładu pogrzebowego samochód. Rowerzysta zjechał na jezdnię wprost pod koła ciężarówki. Niestety, mimo starań ratowników medycznych, mężczyzna po przewiezieniu do szpitala zmarł. Trasy na Pienińskiej Palenicy oferują świetne warunki zarówno wytrawnym narciarzom, jak i rodzinom z dziećmi. Jednak w te święta raczej jazdy nie będzie. I to nie tylko z powodu niesprzyjającej aury. W tym roku mogliśmy śnieżyć z tych moich tam dotychczasowych obserwacji, no przynajmniej 3 doby, to było pod koniec listopada. Armatki ustawione na trasach czekają w pełnej gotowości. Aby mogły zadziałać, muszą być spełnione 3 warunki. Wilgoć i odpowiednia temperatura były zagwarantowane, ale zabrakło czystej wody. To jest próbka wody pobranej dokładnie 25 listopada. Z tą czystością wody mamy ostatnio bardzo poważne problemy, w związku z tym, że wszczawnice trwają i przedłużają się prace remontowe w potoku Grajcarek, łącznie z budową mostu. Dlatego no, dzisiaj jest już 8, a my niestety nie możemy ze stężeniem wystartować. Burmistrz Szczawnicy twierdzi, że prace na Grajcarku były nieuniknione. Termin ich realizacji jest związany z pozyskanymi funduszami. Nie do końca sprawdzoną informacją jest, że to akurat śnieżenie Palenicy nie odbywa się przez to, że my prowadzimy pracę, bo praktycznie te prace zostały zakończone i PKL może zgodnie z planem od 10 grudnia spokojnie przystąpić do śnieżenia Palenicy. Kierownik kompleksu jest jednak przekonany, że Palenica straciła już szansę na stworzenie bazy do śnieżenia. Pozostała daleko w tyle za stacjami narciarskimi, które taką bazę sobie przygotowały. Jeśli pogoda się utrzyma, szusowania w święta na Palenicy nie będzie. Patrzymy cały czas w prognozy, które niestety nie są zbyt optymistyczne. Jeżeli by się zmieniły, załóżmy na przykład gdzieś od poniedziałku, wtorku, to jest duża nadzieja, że jeszcze możemy na święta, a przynajmniej na okres międzyświąteczny, przygotować przynajmniej Szafranówka i Palenice 2. Jak zwykle przed zbliżającym się sezonem świątecznym na rynku pojawiają się oszuści od wirtualnych kwater. Jest jedno oficjalne zgłoszenie, które dotarło do zakopiańskich policjantów, że na jednej z ulic właśnie jest taka wirtualna kwatera. W tym przypadku osoba pokrzywdzona straciła 500 zł. My staramy się tę stronę już zablokować i dotrzeć do tego, kto jest tym oszustem. Działają bardzo sprawnie. Najczęściej podszywają się pod już istniejące strony internetowe. Nie da się nabrać na kolorowe obrazki, na coś, co zostało Photoshopem poprawione, coś, co zostało przeniesione z innej miejscowości do Zakopanego. Te pensjonaty są żywcem przenoszone i lokalizowane na Równi Krupowej, na Krupówkach, na Stadionie COS-u, pod samą skocznią. Proszę Państwa, to nieprawda, że w Zakopanem wszystkie domy mają okna skierowane na Giewont.
Nasze wątpliwości powinny wzbudzić niskie ceny i brak numeru telefonu stacjonarnego na stronie oferty. Jeśli tylko pojawia się jakaś najmniejsza wątpliwość, to najprostsza rzecz. Proszę do nas zadzwonić. 18 20 20 472. Wydział Edukacji, Turystyki i Sportu. Zawsze odpowiadamy. Od 7.30 rano do 15.30. Zawsze każdy telefon jest odebrany, sprawdzony i podajemy informację zwrotną. Jeśli wydaje nam się coś podejrzanego, bierzemy numer od osoby dzwoniącej, sprawdzamy i oddzwaniamy. Tradycję tych mszy rozpoczął ksiądz Tadeusz Juchas. Za jego sprawą 6 grudnia do Ludźmierza przyjeżdżają miłośnicy i właściciele koni. Ta msza z roku na rok ma coraz więcej uczestników i zawsze święcimy te zwierzęta, co by bez cały rok pomagały dobrze gazdować, no a szanujemy ich jako braci mniejszych, no bo tak Pan Jezus kozoł i święty Franciszek. W góralskich rodach, słuchajcie, to koń jest na pierwszym miejscu, bo koń był jako żywiciel rodziny, no i przyjaciel, który woził turystów, drzewo z lasu, orkę wykonywał, jak się siało owiec, ziemniaki się sadziło. To był po prostu jeden z najgłówniejszych przedstawicieli rodziny. Dziada, pradziada w góralskich krwi jest tak, że górale o konia zawsze dbali i to już jest po prostu, mają to w genach. I od małego dziecka chłopcy nauczeni są zabawki mieć z końmi i bawią się końmi. Święto przyciągnęło do Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej koniarzy z najdalszych zakątków Spisza, Orawy i Podhala. Nie zabrakło na nim przedstawicieli miasta Krakowa i nowosądeckich Lachów. Historia zaczyna się w ten sposób, że pewna postać dość znana w Zakopanem, redaktor naczelny największej gazety zakopiańskiej, bez podtekstów, zostaje znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Prawdopodobnie samobójstwo, ponieważ został znaleziony powieszony. Zakopiański komisarz, któremu powierzono tę sprawę, jest skłonny właśnie przyjąć tę wersję wydarzeń. Jednak komisarz Karpiel pod wpływem przyjezdnego z Warszawy wysoko postawionego pułkownika Hermana powoli zaczyna zmieniać zdanie. Autorem tej kryminalnej historii jest były wiceburmistrz Mariusz Koperski. Książka to również portret miasta i ludzi z nim związanych, widzianych, jak zarzeka się autor, oczami zwykłego mieszkańca Zakopanego. Przypominam, że ja tą książkę napisałem w 2007-2008 roku i wszelkiego rodzaju, jakiekolwiek tutaj takie myśli, czy nie wiem, moje skojarzenia, chociaż politycznie tak nie odgrywają roli. Ja wtedy byłem, no powiedzmy sobie szczerze, no w pewnym sensie nikim, osobą nieznaną i te postaci, jeżeli rzeczywiście tak powstawały, jeżeli je tak narysowałem, to raczej z ciekawości dla nich samych, a nie dlatego, że coś konkretnego chciałem przekazać, żeby za tym był jakiś przekaz. Promocja książki przeciągnęła do nosalowego dworu przyjaciół autora i miłośników kryminałów. Niektórzy z nich mogą znaleźć w tej historii postaci dziwnie do nich podobne. Śmierć samobójcy została wydana również w formie audiobooka. To był rzeczywiście pierwszy audiobook w moim życiu. Na głos czytałem w życiu, tak. Czytałem moim synom, jednemu i drugiemu. Ale do mikrofonu nagrywanie to pierwszy raz. Pierwszy raz i to jest rzeczywiście inna bajka, bo z jednej strony trzeba się skupić trochę na interpretacji, ale nie wolno przesadzić. Nie wolno przesadzić, żeby nie nadawać czytelnikowi czy słuchaczowi w tym momencie pewnej nadinterpretacji. Aktor jest również autorem i wykonawcą muzyki do audiobooka.
Mikołaj, zmienił się troszkę. Teraz lepiej, nie? Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji regionalnej TVN Regionalna Polska. Witam serdecznie. Szczęść Boże! Thank you.